Hejo moje naleśniczki, z tej strony ja oczywiście, kogo byście się spodziewali, prawda? Prawda. I witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu, tak, znów shopping na moim kanale. Chyba to są najczęściej nagrywane rzeczy na moim kanale, po prostu brawo ja, także no. I w tym odcinku pokażę wam kolejne popy, tak, znowu kupiłam kolejne popy do kolekcji, co bym innego zamówiła, tak szczerze mówiąc, no tylko pet shopy, nie? Ale jeden z nich to było moje największe marzenie, spanielkowe, tak, już mały spoiler, kolejne spanielkowe marzenie, no po prostu od dłuższego czasu chciałam mieć tą spanielkę, także no. No cóż, pokażę wam na szybko zdjęcie tej paczki, dokładnie pudełka. Powiem tylko, że to jest od tego samego sprzedawcy, co kupiłam poprzednie pet shopy w poprzednim odcinku, także no. No dobra, więc nie przedłużam i zaczynam otwierać. Okej, więc zaczynam otwierać, podobnie jak ostatnio oczywiście. O, już jest jedna strona, spróbuję być ostrożna. Może było troszkę masło maślane. Dobra, opanowałam sytuację, więc pora wyciągnąć zawartość. Okej, już widać mniej więcej, co tam jest w środku. Więc na początek jest short hairka z myszką. Mi się wydaje, że już mam taką myszkę. Mogę się mylić oczywiście. I to marzenie pokażę wam później. Więc najpierw wam pokażę tego short haira plus ten dodatek. Dobra, więc wyciągam zawartość. Więc najpierw jest taka przeurocza myszka jako zabawka, jest w kolorze różowym i tak właśnie wygląda przeurocza myszka. A teraz wam pokażę przepięknego short haira w przepięknych kolorach. No po prostu cudowny jest ten short hair, bardzo mi się podoba. Jest w przepięknym stanie, takim zadbanym. Posiada dziurkę i tak właśnie wygląda przepiękna short hairka. Okej, więc pora na moje największe, kolejne największe, spanielkowe marzenie, które mi się marzył od dawna. Nawet chciałam fejka zamówić na AliExpress, no ja mówię serio. I uwaga. Tak, to jest ten spanielek. O Boziu, jeszcze coś jest? No oczywiście nic nie ma. Najpierw wam pokażę taki koszyczek, czy takie legowisko, jeżeli mogę tak nazwać, w kolorze niebieskim, które wygląda przeuroczo, ma bardzo fajne wzorki. I tak właśnie wygląda legowisko, o ile tak mogę nazwać. I teraz pora na moje marzonko. Buziu. Jeszcze coś wyleciało z niej. Wyleciała z niej kostka. W kolorze brązowym, w jakieś kółeczka, która tak właśnie wygląda. A teraz pora na moje marzonko. O Boziu. Nie wierzę, że mam ją w rękach. O mój Boże, jaka ona jest prześliczna. Jezu, te gwiazdki w oczach, ta kolorystyka. No, po prostu to było moje kolejne spanielkowe marzenie. Wcześniej mi się marzyła ta spanielka, co puszcza oko. I teraz ta spanielka mi się marzyła i w końcu ją mam w rękach. No po prostu nie wierzę, jest w przepięknym stanie, no po prostu widać, że jest zadbana, no po prostu przepiękny jest ten pet shop. Tak właśnie wygląda, posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda przepiękna spanielka.
Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał i jestem mega zadowolona z tego zakupu, a w szczególności z tej spanielki. Buziu, nie wierzę, że ją mam, także no. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić, nie? No dokładnie, łapkować, komentować i subskrybować z dzwoneczkiem, aby nie ominąć żadnych nowych filmów na moim kanale. I też zapraszam Was na moje social media, gdzie linki znajdziecie w opisie. No dobra, więc ja się z Wami żegnam i pa, pa!